Panie Kornelu, w jakim celu tutaj się spotykacie dzisiaj? No, budujemy, ja chcę budować, prosić o pomoc w budowaniu takiej formacji politycznej Wolni i Solidarni. I chciałbym, żeby to była siła polityczna między tymi układami, które teraz są bardzo podzielone, między PiS-em a Platformą i tak dalej. Myślę, że to się da zrobić, że to będzie z tego pożytek dla Polski. Wszystkich tych swoich kolegów z podziemia jestem z wielkim szacunkiem, uznaniem, no bardzo, to dzięki nim w dużym stopniu jesteśmy teraz. My na scenie politycznej przyczyniliśmy się i Polacy, i ten nasz opór, nasz upór w walce z komunizmem przyczynił się do tego, że żyjemy w lepszej Polsce. No i to myślę, że bardzo proszę. Czyli zaprasza Pan i do współpracy. Czy jest jakieś pokolenia, tak, czy jest jakieś miejsce kontaktowe, czy jest jakieś namiarstwa kontaktowe? No, tak, jest strona, którą odpalamy teraz, internetowa, jest forum zamknięte dla członków partii, no ale w ogóle no, miejsce jest, no, w tym sensie, takim fizycznym, no to tutaj jak będę w Sejmie, to tam są też spotkania możliwe, ale teraz tutaj korzystamy z gościnności Fundacji Lex Nostra. Też jesteśmy tutaj mile widziani, taką wszyscy nasi koledzy są mile widziani. Czy sprawa kombatantów też jest w programie działania? To jest bolesna sprawa, którą należy rozstrzygnąć. Ona ma takie niedoróbki legislacyjne. Tam Urząd Kombatantów powinien się komunikować bezpośrednio z IPN-em i przekazywać sobie te dane, żeby cała ta procedura przyznawania tego statusu kombatanta była bardziej automatyczna, bardziej taka, no, zależała od tego, co zrobią urzędy, a nie kazała tym starszym często ludziom chodzić od Annasza do Kajfasza i się tam dobijać swoich praw i swoich jakby, no, należnych im jakby statutu, pensji, emerytury i tak dalej. No to jest skandal, że w dalszym ciągu emerytury średnio służby bezpieczeństwa, tajnych współpracowników są wyraźnie wyższe niż ludzi, którzy walczyli o niepodległość. Ja myślę, że taką zasadę powinno się wprowadzić, że emerytura osób współpracujących z tajnymi służbami nie powinna być większa niż średnia, a osób walczących o Polskę nie powinna być mniejsza niż średnia emerytura czy świadczenie inwalidzkie, czy jakieś świadczenie takie no, ze względu na wykonywane zawody i tak dalej, dla osób, które starały się o to, żeby Polska była wolna. Myślę, że taką zasadę powinno się wprowadzić. I mam nadzieję, że Sejm będzie jeszcze nad tym obradował i że poprawimy te projekty, które teraz krążą między Sejmem a Senatem. Jak Pan uważa tworzenie struktur organizacji, która dzisiaj tutaj ma być powołana? Na razie mamy takie koło sejmowe Wolni i Solidarni, jest to skromne koło, ale myślę, że gdy stworzymy tą organizację poza Sejmem, to również koledzy w Sejmie będą się skłaniać bardziej ku nas, bo oni też liczą na jakąś siłę organizacyjną. Mam nadzieję, że tą siłę nam się uda zbudować. A oprócz Pana ktoś z posłów jeszcze jest w tej organizacji? Znaczy, no, mam trzy osoby, trójkę jeszcze... posłów. Nas jest Pani Małgorzata Zwierca, Pan Ireneusz Zyska. Jest w tym kole poselskim, tak? Mhm. Ale w organizacji, no to są, już się zapisują różne osoby, że jeszcze nie mamy statusu formalnego, ponieważ jeszcze nie mamy odpowiedzi od sądu rejestrowego. Złożyliśmy około miesiąca, 4 tygodni tą prośbę o status partii politycznej, status złożyliśmy i tam potrzebne dokumenty, podpisy, no i czekamy teraz na odpowiedź. Czyli w tej chwili wyodrębniło się, z tego co rozumiem, nowe koło sejmowe w Sejmie, tak? Tak, koło Wolni i Solidarni, tak. To jest koło sejmowe, które powołuje swoją organizację w postaci stowarzyszenia czy partii, jak to będzie? Nie, to nie jest, że koło powołuje, no, po prostu Tworzymy partię, tak. To nie, że samo koło, po prostu tworzymy wszyscy razem. Chciałbym, żebyśmy wszyscy razem, to jest bardzo struktura demokratyczna, taka bardzo otwarta, ale też zapraszamy do tego, żebyśmy z tego przydali się Polsce, stworzyli jakąś siłę po prostu. Czy to będzie miało coś wspólnego również z partią Kukiz, czy, czy w tym sensie, że my posłowie jesteśmy z tej grupy Kukiz 15, tak? Wybrani, tak. W tym sensie będzie miało wspólnego. Myśmy chcieli współpracować z wszystkimi, którym jest droga lepsza, lepszy kraj, lepsze stosunki społeczne, gospodarcze i tak dalej. No tak, oczywiście. Chcielibyśmy współpracować z Kukizem, z PiS-em, dla dobra Polski, nawet z PO i z PSL-em, z Nowoczesną, z wszystkimi ugrupowaniami, które są w Sejmie. I służą, chcą służyć Polsce. Tak. Bo to jest chyba warunek podstawowy. To dzisiaj przed wyjazdem z Łodzi wszedłem na portal internetowy Wirtualna Polska. Wiecie, że to nie jest taki, taki przyjazny, prawda, naszym dążeniu. I tam było o decyzji, tam były komentarze do decyzji Ziobry na temat biura mającego karać sędziów i prokuratorów, prawda? I wiecie Państwo, na 100 kilkadziesiąt komentarzy wszystkie były pozytywne. Jednym z tych zjawisk, z którymi się borykamy, jest niezwykle niska świadomość ludzi. Jest łatwiej ludzi pozyskać do społecznikostwa w tej chwili, moim zdaniem, i pójść w formułę co Kukiz. Czyli ja myślę, że należałoby zrobić dwuszczeblowe to działania, o którym Ty myślisz. Czyli ludzi, którzy chcą coś zmienić, jest takich przecież setki tysięcy ludzi, nie wiem ile jest mniej więcej, ale widać po Kukizie to jest 20 mniej więcej procent. To jest myślę górny pułap w tej chwili, który mamy. Jest to sprawa podstawowa, czyli to dobro wspólne, etyka totalna, polityka jako etyka, prawo, jako właśnie ten czynnik wychowawczy, a nie jako coś, co w jakiś sposób równoważy interesy. I to jest to też przesłanie chyba dla Polski, prawda, dla tego współczesnego świata, wizja człowieka, wizja rzeczywistości. Nikt tutaj w Polsce tego nie rozumie, są niekompetentni. Także to jest nawiązanie, dziękuję bardzo, bo myśl jest podstawą tutaj właśnie tego naszego działania.